Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry. Dziś moim gościem jest pan Leszek Antoszczyszyn, radny wojewódzki PiS. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznę od cytatu. PiS buduje dziś ogromną maszynę do fałszowania wyborów, ale my możemy im tę maszynę zablokować i zniszczyć. Zacznijmy budować ruch obrony wyborów w każdym województwie, w każdej gminie. Niech stanie się on nową solidarnością od Ustrzyk Dolnych po Świnoujście. Tak grzmiał Grzegorz Schetyna po tym, jak Sejm uchwalił w piątek zmiany w ordynacji wyborczej, zmiany autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiem tak, diabeł ubrał się w ornat i ogonem dzwoni. Pan Grzegorz Schetyna, opierając się tylko i wyłącznie na wiedzy uzyskanej od pana Lisa i od pana Michnika, Nie widzi tego, co się dzieje, co się działo do tej pory z wyborami. Szczególnie z wyborami do samorządów lokalnych. A co się działo? To już sąd w Głubczycach może na ten temat wiele powiedzieć, sąd w Wałbrzychu i jeszcze kilka innych sądów. No tak, ale nie mamy tutaj sędziów, proszę nam w skrócie powiedzieć. W takim razie mnóstwo przekrętów wyborczych, kupowanie głosów, próby wywierania nacisku na wyborców. Dodam jeszcze manewrowanie z kartami wyborczymi. To są te podstawowe zarzuty, które PiS chce wyeliminować z życia wyborczego. I w jaki sposób chce PiS, które zapisy nowego kodeksu wyborczego pozwolą na wyeliminowanie tych grzechów, tych fałszerstw, które pan tutaj wymienił? Pierwszym podstawowym elementem, który wyeliminuje to są kamery. Kamery w trakcie liczenia będą patrzyły na ręce komisji wyborczej. Druga rzecz... Przepraszam, że wejdę w słowo. Słyszałem, że te kamery mają kontrolować właśnie obywateli i obywatele ze strachu będą skreślali, znaczy będą stawiali krzyżyk przy PiSie. Kamery nie... Naprawdę słyszałem taki głos z ust poważnego publicysty w telewizji. Ale proszę się do tego odnieść. W tej chwili mówiąc poważnego, w moim odczuciu niepoważnie to brzmi. Przecież ta kamera nie będzie w kabinie. Przecież ta kamera nie będzie oglądała tego, co wyborca kreśli. Chodziło mi o podkreślenie właśnie tego, że nie będzie w kabinie. Jakie jeszcze zabezpieczenia, o nich mówimy? Mężowie zaufania będą mogli brać aktywny udział w liczeniu, czyli jeżeli zbieramy, jeżeli podzieliło się głosy na kubki, mąż zaufania będzie mógł sprawdzić, czy akurat w tej kubce są wszystkie głosy. A dotychczas nie. Tylko tak sobie siedział, dotychczas jak papropka. Siedział, dokładnie tak, obserwował, patrzył i nawet ta obserwacja niewiele mogła mu dać, jako że z tylnych rzędów na to wszystko patrzył. Przezroczysta urna to chyba jeszcze, prawda? Tak, przezroczysta urna też swoje będzie miała. Wiemy, jak to jest, kiedy komisja dzieli się na początku na pół. Część odchodzi, część nie odchodzi. No właśnie, pan powiedział, wiemy, jak to jest. Ja nie wiem, jak to jest. Większość słuchaczy też zapewne nie. Więc powiem w ten sposób. Ja mam dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o wybory. Najczęściej jest tak, że na początku spotykają się o godzinie 6, 8, o której tam zaczynają się te wybory członkowie komisji i mówią sobie, słuchajcie, podzielimy się, wy idźcie sobie do domu, zjedźcie coś, odpocznijcie, a my popracujemy za was, później przyjdzie na nas kolej. No i daje to możliwość... Dosypania, tak, w dużej mierze tak, ale daje to możliwość do pewnego rodzaju machinacji wyborczych. Porozmawiajmy o najważniejszych nowych rozwiązaniach kodeksu. Na początek może ta dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów. Opozycja twierdzi, że to naturalne wycinanie lokalnych liderów. Nie.
Ja twierdzę, że wręcz odwrotnie, że daje to lokalnym liderom, tym najbardziej aktywnym, tym najbardziej postrzeganym w lokalnym społeczeństwie, możliwość do odskoczenia, do skoku wyżej. Będą mieli możliwość zafunkcjonowania chociażby na listach poselskich, ale ja powiem o czym innym. Natomiast zabiera to możliwość tworzenia dynastii, możliwość tworzenia układu, który potem będzie funkcjonował przez kolejne ileś tam lat. Mamy przykłady takich gmin, gdzie od lat 80. mamy wójta, czy mamy burmistrza. A może oni są tacy dobrzy tam? Albo w ten sposób stworzyli sobie układ władzy, który z automatu ich wybiera. Albo... A może ktoś nie chce później awansować i chciałby być wójtem do końca życia, a nie na przykład posłem, z wójta posłem. Tak, no to w tym momencie na jedną kadencję, jeżeli jest taki dobry. Na dwie, prawda? A tak, ale po przejściu... I to są pięcioletnie teraz, tak? Tak, to jest tak, też nowa po zmiana. Po przejściu na drugą kadencję, po drugiej kadencji może zostać wicewójtem, czy wiceburmistrzem. No to dalej będzie klan. Dalej będzie klan, ale nie będzie już to tak czytelne. Kolega niekoniecznie musi wygrać. Nieczytelny klan może być groźniejszy niż tak, czytelny. Ale niekoniecznie kolega musi wygrać. Dodajmy, od kiedy ta dwukadencyjność będzie liczona? Bo były takie obawy, że zaliczy się tą dwukadencyjność także tym, którzy teraz są wójtami, burmistrzami, prezydentami. Jeżeli o mnie chodzi, ja optowałbym właśnie za tą opcją, żeby już w tej chwili przerwać... Tą ostrzejszą, bardziej tak, radykalną. Żeby już przerwać ten łańcuszek koleżeństwa. Ale ten radykalizm nie przeszedł. Nie. Ja niezmiernie żałuję, że dopiero od tej kadencji... Od 2018... Będzie można być 10 lat najwyżej wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta. Kolejna nowość to JOW-y w gminach do 20 tysięcy. Ukłon w stronę Kukiza czy w stronę idei Kukiza? Nie wiem, naprawdę nie potrafię powiedzieć, czy jest to ukłon w stronę Kukiza, czy nie. To może być też ukłon mimowolny, bo się może zgadzać zapewne, skoro został wprowadzony, z przekonaniem, że jest to dobre. Ja nie podejrzewam, żeby to... Ja wrócę do pierwszej... Nie mówię o ukłonie taktycznym, tylko o tym, że to jest dobre, no, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Lat temu 8, właściwie przywrócono to, co było 8 lat temu. 8 lat temu też w gminach do 20 tysięcy były JOW-y powyżej... Wytłumaczmy jednym zdaniem, tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że jednoosobowe okręgi wyborcze, na czym polegają, że... W danej gminie tworzy na ileś tam miejsc startuje z danej partii po jednej osobie. Czyli jeżeli PiS wystawia, to nie wystawia całej listy, tylko po jednym kandydacie na dany okręg. I jest kilka partii lub kilka organizacji lub kilka komitetów lub kilkadziesiąt. Ja wybieram tego, którego najbardziej sobie cenię. Dokładnie, prawda? Tak. Znaczek partyjny wydawałoby się, że nie ma znaczenia, co nie jest prawdą, ponieważ wybory typu jowowskiego do Senatu wyraźnie pokazały tendencje. No właśnie, ale nawet jeżeli nie będzie tych fałszerstw, przed którymi przestrzega Schetyna, to i tak wprowadzone poprawki są, jak są niektórzy, skokiem PiS na władzę w Polsce lokalnej. No, jakby pan odpowiedział na taki zarzut? Ja mam okulary, dobre okulary i słowo honoru daję. Nie zauważyłem czegoś takiego. No bo jest pan z PiS-u. Nie dlatego. I ja po prostu jestem praktykiem. Ciąg dalszy naszej rozmowy w DAB Plus, czyli w radiu cyfrowym oraz w internecie. Proszę pana, kolejny zarzut opozycji to, że nie będzie głosowania korespondencyjnego, czym uderzacie w osoby kalekie, chore, niedołężne, stare? Ja pamiętam takie hasło, które brzmiało: zabierz babci dowód. Tak. I dzisiaj właśnie głosowanie korespondencyjne odnosi się idealnie do tego hasła. Kto sprawdzi, czy to babcia głosowała, czy wnuczek? No...
No, no właśnie. Znaczy, ale co chce pan przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, że bardzo dobrze się stało, ponieważ osobiste głosowanie jest przywilejem każdego obywatela. No dobrze, ale jeżeli leżę przykuty do łóżka i chciałbym osobiście zagłosować, co ja mogę wtedy zrobić? W każdej gminie, w każdym okręgu wyborczym jest lokal przystosowany dla niepełnosprawnych. Jeżeli ciężko mi jest się poruszać, wystarczy skontaktować się z gminą, przyjedzie odpowiedni samochód, dowiezie i odwiezie. Tak? Dokładnie. No ale opozycja też chce właśnie odwozić, przywozić i dowozić chorych. Zapowiadał to któryś z prominentnych polityków. Chory ma również prawo głosować, natomiast... Ale właśnie, czy to nie byłoby nie fair jednak, ażeby przedstawiciele określonych partii, określonych komitetów dowozili chorych do urn, mając w tym czasie czas na agitację? Stąd też... Doskonałym pomysłem byli komisarze wyborczy, którzy by to organizowali. I ten pomysł się ostał, czy nie? Jeżeli chodzi o dowożenie? Czy o komisarzy? No bo pan powiedział, że komisarze by organizowali dowożenie, tak? Komisarze zajmowaliby się całą stroną techniczną wyborów. Nie tak jak do tej pory było, że... Burmistrz, który startował na kolejną kadencję, był organizatorem wszystkiego od początku do końca. W tej chwili niestety spadła ilość komisarzy z 400 do setki, co zmniejsza pole manewru. A podobno ten zakaz głosowania korespondencyjnego miał za zadanie ukrócenie kupowania głosów. Na czym to kupowanie głosów polegało? Ja się oprę na przykładzie głubczyckim. Akurat nie dotyczy to korespondencyjnego głosowania. Stał sobie człowiek pod lokalem wyborczym i widząc osobę chętną, oferował mu 20 zł lub 50 lub pół litra wódki. Bardzo dużo ludzi się skusiło. Efektem tego była sprawa prokuratorska. Sąd. Ale jaką on miał pewność, że ten człowiek, który wejdzie za kotarę, zakreśli akurat wskazanego mu... 100% pewność miał, bo dawał mu wcześniej wyniesioną kartkę, którą miał wrzucić, a sam miał mu przynieść swoją czystą. I na tym polegała cała wymiana. Przynosisz czystą, ja ci za to płacę. Ale to dalej jest możliwe. W tej chwili? Tak, ale mając kamerę można zaobserwować. Czyli te kamery też musiałyby być na zewnątrz lokalu? Dobrze, no dobrze, bo taki człowiek nie stał w lokalu. Ale tego człowieka również można zastać w domu. I jeżeli on kupiłem u niego głos 4 lata temu, to wiem, gdzie znów się udać. Natomiast w lokalu wyborczym widzę, czy osoba dana skupioną kartką od razu wrzuca, czy nie, czy wynosi, czy nie wynosi. Kamera to troszeczkę ukróci. Nowela wprowadziła też nową definicję znaku X na karcie do głosowania. Według noweli znak X to co najmniej dwie przecinające się linie, co w założeniu autorów ma zmniejszyć liczbę głosów nieważnych oddanych w wyborach. Co najmniej dwie linie, czyli mogą być trzy, mogą być cztery, jak to... Akurat jak technicznie wygląda, nawet mogą być skreślenia, jeżeli się gdzieś ktoś pomyli. Ukróci to jedną rzecz. Mianowicie nieuczciwego członka komisji, który potrafi wrzucić na kartę wyborczą tajemnym sposobem swój znaczek, automatycznie likwidując możliwość uznania tego głosu za ważny. Bo dotąd obojętnie jaki znaczek na karcie dyskwalifikował tak? tą kartę. Stąd też aż tyle nieważnych głosów było w Polsce. 20, średnio przeciętnie 20%, a były takie okręgi, gdzie 40%. Było to zdumiewające. Tak. Na koniec, zamach na PKW, czyli Państwową Komisję Wyborczą. Ja tutaj cytuję tytuł jednej z większych gazet w Polsce. Ponieważ kadencja wygasa po 2019, a potem aż
siedmiu na dziewięciu członków PKW powoływał będzie Sejm, czyli politycy, a nie sędziowie trzech różnych sądów, jak dotychczas. No mamy przykład, przykład tego, jak to się działo do tej pory. Przypomnijmy sobie, jak ludzie wybierani sami przez siebie ostatnio liczyli głosy, jak długo to trwało i jak to było mało profesjonalne. W tej chwili będzie się wybierało z większego grona, z większej puli. Dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był pan Leszek Antoszczyszyn, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.